Też czasami jest tak, że po jakimś bardzo ważnym dla nas wydarzeniu, spełnionych nadziejach, spotkaniu jakiejś ważnej osoby, czy po prostu przeczytaniu jakiejś fantastycznym pomyśle, idei na nasze życie, dajemy jej czas. Czas w naszym sercu, żeby właśnie nabrała kształtu i urodziła się. I dopiero wtedy, powstrzymując może chęć dzielenia się z tym od razu, och, spotkałam taki fantastyczny pomysł, wiesz, i taka wspaniała osoba, i już zamykam to wszystko w słowa, a może potrzebowałbyś czasu, żeby właśnie to w jakiś sposób osiadło. Bo jest to tak ważne, że potrzebuje czasu, żeby się narodzić. I taka właśnie scena w literalnym już znaczeniu, nie metaforycznym, zdarzyła się Zachariaszowi. Milczy po tym, jak dostaje tą wiadomość, że spełni się jego największa nadzieja w jego życiu, największa radość. Ewangelia nazywa to karą, ale nie sądzę, że Bóg nas karał w taki sposób, żeby to bolało, tylko zawsze kara to jest uzupełnienie czegoś, czego nam brakowało. To jest coś, jakiś dar, który otrzymujemy właśnie po to, że jest to nam potrzebne. Może Zachariasz by zaczął, wychodziłby, zaczął mówić na prawo i na lewo, a może właśnie on potrzebował tego czasu, żeby to wszystko się w nim narodziło. I faktycznie, jak rodzi się Jan Chrzciciel, on odzyskuje mowę. Czyli zobacz, czy masz takie sytuacje w twoim życiu, w którym dałeś sobie czas. Nie od razu zasypałeś to słowami, uczuciami, omówieniem, tylko dałaś sobie czas, żeby to w tobie się urodziło. Fajnie się ze mną. Cześć.